Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się tematami związanymi z motoryzacją, a to za sprawą firmy Blue Technology, która przysłała nam do testu dwa mierniki grubości lakieru. Zapraszam! Zapewne większość z Was słyszała stare powiedzenie, że dwa najszczęśliwsze dni w życiu posiadacza samochodu to ten, w którym go kupuje oraz ten, w którym go sprzedaje. I o ile ten drugi dzień przeważnie jest faktycznie bardzo szczęśliwy, bo sprzedaż jednego samochodu wiąże się z perspektywą zakupu nowej zabawki, to z tym pierwszym czasami może być różnie. Wśród ogromnej liczby ofert samochodów używanych jest naprawdę sporo takich aut, których za żadne skarby nie chcielibyśmy być właścicielami. Ile to razy słyszeliśmy o Niemcach, którzy płakali, gdy sprzedawali? Płakali, ale ze szczęścia, bo udało im się posprzedawać porozbijane graty. Ile razy słyszeliśmy o babci, która naszemu sprzedawcy sprzedała samochód i która jeździła nim tylko do kościoła, aczkolwiek babcia, jak to babcia, w pewnym wieku zaczęła mieć problemy z pamięcią i zapomniała, że czasami również pożyczała swój samochód wnuczkowi, który równie często jak na dyskoteki jeździł do warsztatów lakierniczych, aby niwelować skutki swoich wojaży. Jak uchronić się w takim razie przed takimi zakamuflowanymi niespodziankami? Dobrze zrobiona korekta lakiernicza może ujść uwadze nawet wprawnemu lakiernikowi. Tym bardziej może ujść uwadze amatorowi, który kupuje taki samochód raz na jakiś czas i później będzie się musiał męczyć z czymś, co zacznie mu po prostu rdzewieć. Dlatego tutaj z pomocą przychodzą nam dwa takie urządzenia, jak właśnie te mierniki lakierów, którym w tej chwili przyjrzymy się dokładnie w namiocie bezcieniowym. Pomijając kolorystykę, te urządzenia są do siebie bardzo podobne. Tak naprawdę to, co je różni, to precyzja działania, jak i cena. Generalnie rzecz biorąc, model P13S AL, czyli ten czerwony, jest zdecydowanie bardziej precyzyjny, ale też droższy. Natomiast model DX13S AL jest takim modelem, powiedzmy, podstawowym, ale za to w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z ceną, to ją najlepiej będzie sprawdzić na stronie producenta, która podana jest w opisie. Tamte informacje po prostu będą najbardziej aktualne. Poza tym będzie można zapoznać się z pozostałymi produktami, które są wprowadzane na rynek przez firmę Blue Technology. Dobrze, skupmy się w takim razie na parametrach technicznych. Jedno i drugie urządzenie wyposażone jest w zewnętrzną sondę pomiarową i to jest ważna informacja, ponieważ na rynku znajdują się również mierniki, które taką sondę mają po prostu wbudowaną w obudowę. Korzystanie z takich mierników nie zawsze jest wygodne, bo w niektóre miejsca po prostu ciężko z nimi dotrzeć i ciężko później odczytać ten nasz pomiar. W prezentowanych miernikach zastosowano dwa rodzaje sond i według mnie to stanowi główną różnicę między tymi urządzeniami. I tak w modelu DX13S AL mamy sondę dociskową, która wymaga precyzyjnego przyłożenia do badanej powierzchni. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ w miejscach, gdzie karoseria jest wklęsła czy też obła, ta sonda po prostu będzie trudniejsza do przyłożenia i odczyt może nie być do końca poprawny. Również będzie to stanowiło problem dla osoby, która nie ma zbyt dużej wprawy z takimi miernikami. Ona na pewno łatwiej sobie poradzi za pomocą tej sondy, która tu jest zastosowana w tym czerwonym modelu, a mianowicie za pomocą sondy kulkowej. Również sonda kulkowa jest mniej podatna na takie zniekształcenia odczytu pomiaru jak brud na karoserii. Po prostu ta dolega większą powierzchnią i zawsze gdzieś tam może nam coś podejść, co po prostu zakłóci odczyt. Natomiast tutaj działamy punktowo i ten odczyt na pewno będzie bardziej wiarygodny. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, to jedno i drugie urządzenie jest energooszczędne. Na bateriach typu AA, dwóch paluszkach, pracuje do 50 godzin. Szybkie, 3 pomiary na sekundę. Funkcjonalne, 16 trybów pracy oraz wyposażone w latarkę do podświetlania. Pracuje zarówno na stali, aluminium, stali ocynkowanej, a to co odróżnia ten model czerwony od tego niebieskiego, to dokładność pomiaru. I jest tutaj ona rzędu 1 mikrometra, tutaj jest rzędu 2 mikrometrów. Tutaj dodatkowo zwiększony jest zakres pomiaru do 5000 mikrometrów, natomiast w tym mierniku niebieskim jest on do 2000 mikrometrów. Oba urządzenia objęte są 24-miesięczną gwarancją i wyprodukowane w Polsce. Po rozpakowaniu tak wyglądają nasze zestawy. W jednym i w drugim przypadku mamy oczywiście dwa mierniki wraz z sondami, instrukcje, załączone baterie oraz po dwie płytki do kalibracji na aluminium oraz na stali. Dodatkowo mamy również takie etui, w którym bezpiecznie będziemy mogli przenosić nasze urządzenie. Przejdźmy w takim razie do sposobu obsługi tych mierników, ich kalibracji oraz włączania poszczególnych funkcji. Aby uruchomić nasze urządzenia, musimy włożyć najpierw baterię. Je wkładam tutaj pod klapkę z tyłu, dwa paluszki, nic tutaj trudnego nie ma. I teraz jedno i drugie uruchamiamy tym przyciskiem on-off, przytrzymując go przez sekundę.
Jeżeli nie korzystalibyśmy z naszego miernika przez następne 2 minuty, on włączy się automatycznie, natomiast możemy również sami go wyłączyć, również tym przyciskiem, i w tym momencie on wróci do tego trybu spoczynkowego. Dobrze, włączymy go jednak z powrotem. Kolejny przycisk to przycisk zmiany funkcji. On tutaj ma kilka zastosowań, ale do niego może przejdziemy za chwilę. Natomiast ostatnim przyciskiem jest przycisk, który załącza nam dodatkowe oświetlenie. Na przykład, gdy badamy lakier w jakichś ciemnych miejscach i chcemy sobie podświetlić dokładnie miejsce, w którym będziemy dokonywać pomiaru. Urządzenia przychodzą do nas wstępnie skalibrowane, ale gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości na początku, czy też w trakcie korzystania z tych urządzeń, mamy w zestawie po 2 płytki, czerwoną do kalibracji na podłożu z aluminium i szarą na podłożu stalowym. I teraz jak wykonać tą kalibrację? Aby przejść do trybu kalibrowania, musimy na włączonym urządzeniu przytrzymać ten przycisk on-off przez dłuższy czas. Tak naprawdę włączy nam się tutaj takie odliczanie i musimy doczekać, aż z tych 99 dojdzie ono do zera. Czekamy spokojnie, no nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób przyspieszyć. OK, jesteśmy w tym momencie w trybie kalibracji i pierwszą rzeczą, którą musimy skalibrować, to pomiar dla aluminium. Ta blaszka tutaj ma w środku takie kółko i do tego kółka po prostu dociskamy naszą sondę i następnie naciskamy przycisk F. W tym momencie mamy już skalibrowane dla aluminium, a tutaj mamy z kolei teraz kalibrację dla stali. Przeprowadzamy to dokładnie w ten sam sposób, czyli również dociskamy tą sondę i również naciskamy przycisk F. Kalibracja jest gotowa i urządzenie przeszło nam do trybu zwykłego pomiarowego. W przypadku tego miernika czerwonego tą procedurę wykonujemy w dokładnie ten sam sposób i w tej chwili możemy już tutaj za pomocą tego skalibrowanego miernika sprawdzić, czy mamy właściwy odczyt. Więc dociskamy do tej płytki aluminiowej. Pokazuje nam się 200. I taka właśnie wartość powinna być w przypadku właśnie tego miejsca. Dociskamy z kolei do płytki stalowej i tutaj również mamy 200. W tym momencie mamy 100% pewność, że wskazania naszego miernika są prawidłowe. Jak z pewnością zauważyliście, oprócz odczytu grubości powłoki lakierniczej, miernik rozpoznaje również podłoże, na którym została ona położona. I tak dla przypadku aluminium był symbol AL, natomiast dla stali bez to symbol FE. Ostatni przycisk, jaki został nam do omówienia, to przycisk F. Jest to przycisk zmiany funkcji. On ma 16 położeń i za jego pomocą możemy zarówno zmieniać zakres pomiarowy tego licznika, ponieważ on w pewnych zakresach działa z większą lub z mniejszą dokładnością. Generalnie dla tego modelu niebieskiego, ja tutaj posłużę się instrukcją, w przedziale od 0 do 500 mikrometrów, działając rozdzielczością 2 mikrometrów, od 500 do 2000 mikrometrów z rozdzielczością 10. W przypadku tego czerwonego od 0 do 500 mamy dokładność do 1 mikrometra, od 500 do 2000 mamy dokładność 10 mikrometrów, a od 2000 do 5000 mikrometrów mamy dokładność rzędu 100 mikrometrów. Natomiast możemy również za pomocą tego przycisku sprawić, że ten miernik będzie działał w sposób bardziej dyskretny. Na przykład, gdy chcielibyśmy sprawdzić samochód, który oferuje nam wujek naszej żony, a nie chcielibyśmy wzbudzać u niego podejrzeń, że nie mamy zaufania, to możemy sprawić tak, że ten czytnik będzie działał po prostu cicho. Ze szczegółowymi parametrami tych wszystkich 16 funkcji możemy zapoznać się, czytając instrukcję. Ja tylko dodam, że my będziemy działać w trybie F1, czyli nasz miernik będzie nam wysyłał sygnały zarówno dźwiękowe, jak i wizualne, a jego odczyty będą zamrażane, czyli będzie włączona funkcja hold do momentu wykonania kolejnego pomiaru. Powoli zbliżamy się już do finalnego testu, ale zanim do niego przejdziemy, chciałem jeszcze powiedzieć, w jaki sposób będziemy interpretować wyniki tutaj odczytywane na naszych miernikach. Trzeba zacząć od tego, że różne marki samochodów w różnych krajach inaczej nakładają powłokę lakierniczą, ale przyjęło się, że ta oryginalnie nałożona przez producenta powłoka nie powinna przekraczać 100-120 mikrometrów. W przypadku wyższych wartości, powiedzmy od 170 do 300, mamy już uzasadnione podejrzenie, że mamy tam podwójną warstwę lakieru. Natomiast powyżej tych 300 mikrometrów, no to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że oprócz lakieru znajduje się pod spodem również warstwa szpachli. Mierniki Blue Technology zostały skonfigurowane w ten sposób, że w przedziale od 0 do 170 mikrometrów pokazują nam wyświetlenie w kolorze zielonym i tutaj ja przyniosłem taką puszkę metalową, stalową,
Ona jest pokryta cienką warstwą lakieru i jak widzicie tutaj ta wartość wynosi 30 mikrometrów. Gdy mamy do czynienia z grubszą warstwą, tak na przykład jak w przypadku tej płytki kalibracyjnej, no weźmy może tą stalową, to w tym momencie wskazania naszego wyświetlacza będą podawane w kolorze żółtym. Natomiast w przypadku, gdybyśmy mieli jeszcze grubszą warstwę lakieru, ja to co prawda nie mam takiej chyba przewyższającej 350 mikrometrów, to wyświetli nam się kolor czerwony. No tutaj mamy 300, czyli dalej jest to w przedziale żółtym. Choć może z tej strony będzie, o, tutaj jest jakaś grubsza warstwa lakieru i w tym momencie to wskazanie już wyświetla nam się na czerwono. Dobrze, skoro wiemy już wszystko na temat działania naszych mierników, ja w tej chwili zapraszam do samochodu i tam postaram się pokazać, w jaki sposób sprawdzić, czy nasze samochody nie były malowane, czy też były malowane, a jeżeli były, to czy było zrobione w sposób porządny, czy też po partacku. Ok, w takim razie zaczynamy już finalny eksperyment. I tutaj mamy w tej chwili te dwa mierniki. Ja je co prawda przestawiłem na tą funkcję F9. Ona charakteryzuje się tym dokładniejszym pomiarem, a to po to, żebyśmy ewentualnie zobaczyli, jakie są różnice między jednym a drugim. Miałem ten film nagrywać w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, ale niestety zerwał się taki wiatr, że musiałem tutaj zostać w garażu, także przepraszam za jakiś pogłos, jak i za złe warunki oświetleniowe. Teraz od czego trzeba zacząć w przypadku kontroli takiego samochodu? Najlepiej zacząć od takiego miejsca, do którego mamy pewność, że nie było malowane. To przeważnie jest dach, ale też mogą być inne niewymienne elementy karoserii, jak słupki, tylne błotniki, czy też gdzieś wnętrze przy silniku. Zaczniemy tutaj od słupka, bo akurat historię tego samochodu w miarę znam, także wiem, gdzie szukać błędu. I teraz na początku weźmiemy ten licznik czerwony, miernik czerwony i zobaczymy sobie tutaj na słupku, jakie daje nam pomiary. Więc tutaj mamy 96 mikrometrów i teraz od razu pokażę, jaka będzie różnica między jednym a drugim miernikiem. Niezależnie jakbym tutaj przyłożył, to będą te odczyty do siebie zbliżone. 96, 94, 95, 92. Nie ma tu możliwości o jakiejś pomoc. Natomiast w przypadku tego tańszego licznika sytuacja wygląda w ten sposób, że o ile przyłożę to precyzyjnie, no to tutaj mamy na razie 134. Tu mamy 106. Tu mamy 108. Tu mamy 140. Tu mamy 100. Mierzę dokładnie w tych samych miejscach, w którym pomiar był dokonywany za pomocą tego droższego. Po prostu tutaj wynika ta różnica zastosowania tej sondy kulowej, która nie potrzebuje tak dużej powierzchni przylegania, aby dokonać pomiaru. Dobrze, w takim razie, skoro różnice między licznikami już mamy wiadome, skupmy się dalej na tych pomiarach. Jeszcze raz sobie sprawdzimy w tym samym miejscu. Znowu mamy 95. Sprawdźmy drzwi w takim razie. Drzwi również 98, 103, no tutaj jakiś tam może źle dołożyłem akurat. I tutaj te elementy wydają się, że nie były ruszane, nie były malowane. Natomiast wiem z opowieści mojego sprzedawcy, że malowany był błotnik, jak i malowana była maska. W przypadku błotnika te wartości wynoszą już w okolicach 150. 162, 154. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście na zderzaku, który jest plastikowy, nie dokonamy żadnego pomiaru, po prostu tutaj nic nam się nie wyświetli, ale przejdźmy w takim razie do maski. O, i tutaj na masce już mamy 237, czyli widać było, że była nałożona druga warstwa. Aczkolwiek widać, że ona jest w miarę równomierna. Te różnice są, no tutaj akurat może większa, 213, ale w okolicach 240 mikrometrów, tam 240, 230, no to są różnice rzędu 1 setnej milimetra. Dobrze, w takim razie czas na podsumowanie. Czy w ogóle do takiego amatorskiego, sporadycznego użytku warto kupować takie urządzenie? No nie są to tanie rzeczy. Ten droższy miernik kosztuje w okolicach 450 zł. Zresztą, tak jak mówiłem, ceny najlepiej sprawdzić sobie na stronie producenta bluetechnology.pl. Tam będzie można zobaczyć, czy nie ma jakiejś promocji, być może coś uda nam się kupić w lepszej cenie, a być może coś jeszcze innego nas zainteresuje, bo tych mierników grubości lakieru jest tam całkiem sporo. Aczkolwiek odpowiadając sobie na to pierwotne pytanie, czy warto, moim zdaniem warto, ponieważ te wydane kilkaset złotych może nas uchronić przed naprawdę sporymi kosztami, gdybyśmy przez przypadek, wydając kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy na jakiś nowy dla nas, aczkolwiek używany dla kogoś samochód, kupili coś, co było malowane,
co było szpachlowane, nie daj Boże, w jakichś amatorskich, warsztatowych warunkach i coś, co po prostu w niedługim czasie zacznie nam rdzewieć i przysparzać masę problemów i masę wydatków. Zresztą posiadając taki licznik i wchodząc do komisu samochodowego, czy też do innego jakiegoś tam sprzedawcy, nasza pozycja negocjacyjna wzrasta na tyle, że ten sprzedawca na pewno jest zdecydowanie bardziej chętny do podjęcia negocjacji i być może ten zakup tego miernika zwróci nam się już podczas tej pierwszej transakcji. Kolejne pytanie to, jeżeli już kupujemy miernik, to czy warto zainwestować w taki jak ten P13 SAL z tą precyzyjną głowicą kulową, czy też tą podstawową wersję z głowicą dotykową DX13 SAL. To wszystko zależy od naszego budżetu. Ja tylko podpowiem, że na pewno jednym i drugim sobie poradzimy. Być może w trakcie pomiarów tą głowicą dotykową będziemy musieli troszeczkę bardziej ostrożnie mierzyć na elementach wypukłych i tam jakoś sobie wypośrodkować ten pomiar, który otrzymamy z kilku wyników. Sprawa zwiększonego zakresu, jak i zwiększonej dokładności pomiarowej w przypadku tego czerwonego modelu moim zdaniem jest rzeczą drugorzędną i w przypadku amatorskiego, sporadycznego użytku raczej bym sobie tym nie zaprzątał głowy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za obejrzenie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, o ile Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.